Witam wszystkich tych, którym się jeszcze nie udało mi przywitać. Dzisiaj będziemy w pewnym sensie kontynuowali albo rozwijali temat, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. W ciągu naszych wakacyjnych spotkań między innymi będziemy omawiali w takiej, można powiedzieć, serii kazań tematycznych. Zazwyczaj staramy się unikać tych kazań tematycznych, trzymamy się kolejnych fragmentów Pisma. Będziemy omawiali pewne aspekty bycia w Kościele. I tydzień temu mówiłem właśnie o budowaniu jedności, o tym, jak ważne jest budowanie jedności. Myślę, że można tamto kazanie potraktować jako taki teoretyczny wstęp do praktycznych zagadnień. Ale spodobało mi się, że akurat tydzień temu, gdy mówiliśmy o jedności, my Sakowscy, może ich znacie, może nie, postanowili zaprosić wszystkich na obiad po spotkaniu. Na pewno łatwiej byłoby zaprosić 2-3 osoby, niż zapraszać wszystkich, szczególnie, że wszyscy podjęli wyzwanie i pojechali. A więc będę mówił o pewnych praktycznych aspektach bycia w Kościele, budowania jedności, dbania o ten Kościół. I dla tych, którzy są regularnymi bywalcami w Kościele, w tym czy w jakimś innym, myślę, że to może być dobre przypomnienie i zachęta do przemyślenia swojego miejsca, a dla tych, którzy może nie czują się częścią Kościoła, to może być spojrzenie na to, o jaki Kościół Jezusowi chodzi. Skonfrontowanie tego, co ja sobie myślę, w tym, co jest w Piśmie Świętym. I dzisiaj będę mówił o obecności. Gdy myślę o tym temacie, to kojarzy mi się taka anegdota o księdzu, który właśnie w niedzielę wyszedł i okrzyczał wszystkich w kościele, że nie chodzą do kościoła. Zamiast, wiecie, zaadresować rzeczywiście problem tam, gdzie on leży, to skrzyczał nie tych, którzy w domu zostali, ale tych, którzy akurat na niedzielne spotkanie przyszli. I mam nadzieję, że nie będziecie się czuć, że ja dzisiaj na kogoś krzyczę i do czegoś przymuszam, ale rzeczywiście będę mówił o byciu, o obecności, o uczestniczeniu w życiu Kościoła, o obecności na spotkaniach, na wydarzeniach, na grupkach. I zanim przejdę do tematu, jeszcze jedna myśl wstępna. Myślę, że ważne dzisiaj. Czasami zdarza mi się, że po kazaniu ktoś podchodzi i mówi: Łukasz, czy to było do mnie? Albo: Łukasz, czy chodziło o mnie, o tą sytuację wtedy, co mi coś powiedziałeś i teraz to wywlekasz, czy o to chodzi? Zdarza się, że takie rzeczy słyszę i staram się nie mówić kazań do konkretnej osoby i dzisiaj dokładnie tak samo jest. Nie mam na myśli jakiejś jednej osoby czy jednego problemu, więc jak ktoś myśli, że mówię o nim, to nie był mój zamiar i może jednak coś jest na rzeczy. A więc chcę powiedzieć o byciu w Kościele i o tym przede wszystkim, jak wygląda właściwe nastawienie do bycia w Kościele, o tym, dlaczego Twoja obecność jest ważna i o tym, co będzie ją motywować. I jeśli ktoś sobie notuje, to będą 4 punkty. Po pierwsze, powiemy o tym, że gdy kocham, chcę być. Po drugie, gdy mnie nie ma, kogoś brakuje. Po trzecie, przede wszystkim powiemy o tym, że potrzebujemy Bożej obecności. I po czwarte, o tym, że bycie Kościołem to bycie obecnym. Zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze pozwólcie, że się krótko pomodlę. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że możemy być tutaj razem, za to, że możemy spoglądać w Twoje Słowo, za to, że możemy zgłębiać naturę Kościoła, którą Ty zaplanowałeś. Cel, obraz Kościoła, jaki Ty wskazujesz w swoim Piśmie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty ten Kościół odkupiłeś, za to, że Ty jesteś jego głową i za to, że jesteś z nami aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to. Amen. Okej. Kto kiedyś z Was, ręka do góry, z powodu wyjazdu rodzinnego, z powodu choroby, albo może po prostu z powodu wagarowania ze znajomymi, musiał opuścić tydzień z bycia na zajęciach w szkole? Ręka do góry. Nie wierzę, jak ktoś się nie zgłosi. Sprawdzę tylko Waszą czujność. Trzeba potem przynieść jakieś może usprawiedliwienie. Czasem ktoś je może przyjmie, czasami nie. Moja wychowawczyni w podstawówce po prostu wykreślała wszystko, wszystko usprawiedliwiała jak leci. Ona miała chyba podobne poczucie potrzeby, jakie ja miałem do tych zajęć. I kto z Was, leżąc w domu, albo na wakacjach, albo spędzając czas ze znajomymi w lasku miejskim, myśli sobie: ale żałuję, że nie jestem w szkole. Kto myślał: ale tęsknię za sprawdzianami, no po prostu nie mogę się doczekać niezapowiedzianej kartkówki.
Nie mogę się doczekać, jak ktoś będzie sprawdzał mi jakieś ćwiczenie. A już nie mogę doczekać, żeby jutro wstać 7:30 i zacząć się pakować. Myślę, że rzadko się pojawia tęsknota. Dla większości szkoła to nieprzyjemny obowiązek. I jak jest jakaś okazja, jakakolwiek, żeby opuścić dzień czy dwa, to z niej korzystam, prawda? I czasami myślę, że mamy podobne uczucia do spotkań kościoła. Jak w niedzielę chcę się pouczyć, albo chcę pospać, albo chcę odpocząć od ludzi, no to no nie wiem, nie mam dużych problemów, żeby zostać sobie w domu. Jak mi się nie chce spotykać z kimś, no to odwołam grupkę w tygodniu, prawda? Jak jest coś innego, fajnego, w trakcie, gdy jest spotkanie członkowskie kościoła, no to, no nie będę przekładał tego, bo to jest ważne, to jest fajne. Jak jest jakiś wspólny wyjazd zborowy, a ja mam wcześniej plany, no to po co mam je przekładać, nie? No przecież jest, są jakieś inne ważne rzeczy. I jak myślę o urlopie, to chyba rzadko pierwszym planem jest jakiś obóz chrześcijański. Raczej myślę o tym jako opcji B. I tak jak w przypadku szkoły, ten brak tęsknoty pokazuje moje serce do szkoły, tak samo myślę, że pokazuje to nasze serce względem kościoła bardzo często. I czasami boimy się o tym myśleć, ale nie trudno dostrzec, gdzie jakby jest to miejsce Kościoła w naszym życiu. A więc gdy kocham, chcę być. I podstawą tego jest to, że miłość Boga wyraża się w Jego obecności. To jest temat bardzo głęboki, ja chcę tylko o niego dzisiaj zahaczyć, ale miłość Boga wyraża się w Jego obecności. Bóg stworzył człowieka i był obecny w jego życiu. Pierwszy grzech to jest ucieczka od Boga tak naprawdę. Gdy Bóg prowadził swój lud, był z nim, dał im miejsce święte, żeby mieszkać z nimi. Przedstawia się Bóg nawet jako jestem, który jestem. I ostatecznie przychodzi Jezus Chrystus, Bóg w ciele, mieszka pomiędzy ludźmi i zostawia ich z obietnicą, mówiąc, że jestem z wami, będę z wami i będziemy razem zawsze. Doskonała miłość Boga wyraża się w tym, że On robi wszystko, żeby być z nami, żeby być obecnym. On zasklepia tą przepaść między Bogiem a człowiekiem. Widzi człowieka, który próbuje radzić sobie sam i bez Jego obecności nie jest w stanie. I Bóg decyduje się go uratować, decyduje się przyjść do człowieka i być z nim. Boża obecność, Boża doskonała miłość, przepraszam, wyraża się w Jego obecności. A więc miłość nie wyraża się w samej deklaracji. Wszystkie małżeństwa, 100% małżeństw, a mamy w tym roku kilka nadchodzących u nas w kościele, 100% małżeństw zaczyna się od tego, że sobie przyrzekamy, że będziemy ze sobą na zawsze. Że będziemy w swoim życiu obecni. I niejednokrotnie, nawet gdy mieszkamy razem, tej obecności nie ma. 100% rodziców mówi, że będzie obecny w życiu swoich dzieci. Chyba nie trzeba bardzo komuś udowadniać, jaki jest współczesny problem z obecnością rodziców w życiu swoich dzieci, jaki jest problem, szczególnie w przypadku ojców, z obecnością prawdziwą w życiu swoich dzieci. Jeśli kocham, to nie będę tego tylko deklarował, ale zrobię wszystko, żeby być. Nie łudźmy się, że nasze ładne słowa wystarczą. Jeśli decyduję się kochać, to decyduję się być w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźniach, w kościele. Jeśli macie wasze Biblię, to otwórzcie list do Filipian. Tak jak mówiłem, tydzień temu czytaliśmy go, wkładając pewne teoretyczne podstawy, pewien wstęp. Teraz spojrzymy na fragment w drugiego rozdziału. List do Filipian, rozdział drugi, przeczytamy wersety 24 do 30. Jak ktoś nie ma, to po prostu musicie wsłuchać się w to, co czyta. Paweł pisze do Filipian takie słowa. Filipi to jest miasto, w którym Paweł założył kościół i wysłali oni swojego członka zboru Epafrodytosa po to, żeby zadbał o Pawła i wysłał mu pieniądze. I Paweł odsyła Epafrodytosa z listem i wyjaśnia sytuację, w jakiej się znajduje. Filipian 2, 24-30. Jestem zaś przekonany w Pan, że sam także wkrótce do was przybędę. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli pośle do was Epafrodytosa, to wasz wysłannik, a dla mnie brat, współpracownik i współbojownik. W waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. Tęsknił za wami. Martwił się też tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie. A rzeczywiście zachorował. Omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, abym nie miał jednego zmartwienia za drugim. Czym prędzej więc go posyłam. Niech was ucieszy jego widok, a mnie niech ubędzie nieco smutku.
Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Trzy relacje tutaj mamy tak naprawdę. Po pierwsze, widzimy, że Filipianie darzą apostoła Pawła prawdziwą miłością. Oni nie są w stanie wszyscy spakować się i pojechać do niego do Rzymu, podczas gdy Paweł jest w tym momencie w areszcie domowym. Dzisiaj może to by było łatwiejsze i bardziej możliwe, wtedy na pewno niewyobrażalne. Ale wyrażają oni swoją miłość czymś więcej niż pocztówką z sercem. Nie tylko wysyłają pieniądze na jego utrzymanie, ale człowieka. W waszym imieniu on zadbał o moje potrzeby. Naraził swoje życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. Filipianie darzą apostoła prawdziwą miłością i to się przekłada na to, że chcą być z nim. Ale mamy drugą relację. Mamy Epafrodytosa, który darzy swój kościół prawdziwą miłością. I to jest ciekawe. Epafrodytos jest apostołem Pawłem. Apostoł Paweł bardzo często skromnie mówi o sobie, że jest najmniejszym z apostołów. Jest najmniej wartościowym. No, ja nie wiem, czy jest najmniejszym. Na pewno było to coś być z apostołem Pawłem. Tak jak dzisiaj nieraz emocjonujemy się może, bo jedziemy na konferencję czy wykład z jakimś kaznodzieją, którego znamy, z jakimś teologiem, który jest bardzo dobry. Może książki kogoś nas ekscytują. Może kazania chętnie kogoś słuchamy. Najlepszy teolog, jakiego sobie dzisiaj wymyślimy, to jest tak zwany mały Miki w porównaniu do apostoła Pawła wtedy. Więc Epafrodytos można powiedzieć, że jest w chrześcijańskim raju teologicznym. Siedzi z Pawłem, mogą rozmawiać o wszystkim, dyskutować i debatować. I co robi Epafrodytos? On tęskni za swoim kościołem. On chce być z nimi. On chce być razem. To jest ciekawe, my nieraz tęsknimy za tym, żeby wyjechać gdzieś w końcu, żeby być gdzieś na jakimś właśnie fajnym wyjeździe, fajnym obozie, fajnym wydarzeniu. Ale kto podczas dwutygodniowej nieobecności tęskni za swoim kościołem? Bo gdy kocham, to chcę być. I trzecia ta relacja to jest relacja apostoła Pawła. Nie tylko z Filipianami, ale tak naprawdę z wszystkimi kościołami, do których pisze. Filipian pisze chociażby w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. 4:1. Dlatego bracia moi kochani, moja tęsknoto radości i koroną. Tak właśnie trwajcie w Panu, kochani. Więc miłość wyraża się tym, że chce być. Miłość w Kościele wyraża się tym, że jesteśmy razem. Że znajdujemy czas dla siebie. Niekoniecznie każdy tyle samo go znajdzie, niekoniecznie dla każdego zawsze porówno, ale jest to dla nas priorytet, jest to dla nas ważne, żeby być ze sobą, prawda? Jest to dla nas ważne, żeby przyjść na spotkanie, gdy może mi się nie chce. Budować swój kalendarz wokół kalendarza spotkań Kościoła, korzystać z okazji, żeby zaprosić, albo korzystać z okazji, żeby się wprosić. Bez tego nie ma mowy o miłości w Kościele. Ale co jeśli nie chcę być? Jeśli naturalnie mam ochotę wpaść od czasu do czasu, albo przyjść ostatni i wyjść pierwszy. Autor listu do Hebrajczyków pisze do nich ciekawe słowa o wspieraniu się w wierze. I daje bardzo konkretną poradę swoim adresatom. I czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, w wersecie 24 i 25. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Im trudniej, tym bardziej się spotykajcie. Im więcej rzeczy wskazuje na to, żeby się na nich skupić, tym bardziej skupiajcie się dokładnie na tym, na co wskazałem, na Kościele. Więc z jednej strony, gdy kocham, naturalnie chcę być, ale z drugiej strony, jeśli mam być pobudzany do miłości i czy pobudzać do miłości innych, muszę być. Można dostrzec zasadę, że jeśli zdecyduję się, że jestem, to ta miłość będzie rosła, to pragnienie obecności będzie się pojawiało. Gdy nie czuję tej wspólnoty, niekoniecznie chce mi się być, to nie poddaję się moim nastrojom, ale szukam przyczyny. Jestem, nie opuszczam, nie pomijam relacji, bo nie ma kościoła bez miłości i nie ma miłości bez obecności. Po drugie, gdy mnie nie ma, to jest dosyć oczywista rzecz, to kogoś brakuje. Gdy mnie nie ma, to zabrakło kogoś, mnie, to powiem. Gdy nie ma ciebie, to zabrakło ciebie. I pozwolę sobie posłużyć się przykładem naszych środowych spotkań na piłkę nożną,
podczas których ostatnio zresztą, jakby ktoś pytał się, udało mi leciutko wywrócić, zrobię sobie auka, ale to nie o tym chcę powiedzieć. Zdarza się tak, że się umawiamy na Facebooku, że będziemy grali w piłkę nożną. I ludzie się wpisują. Będę. Na pewno. Zliczamy. Mamy osoby chętne do grania. Spotykamy się. Miało być osób 10, jest 10 po i jest 7 osób, nawet nie ma się jak podzielić. I stoimy i się przyglądamy, ćwiczymy podania już od 15 minut i nie można grać. Było mnóstwo osób chętnych, ale rzeczywistość później była taka sobie już. I z Kościołem myślę, że jest jeszcze inna sytuacja, bo nie tylko brakuje czasami nas liczebnie, ale bardziej brakuje nas, bo każdy ma swoją, idąc piłkarską analogią, jesteśmy w mundialu, przepraszam, jeszcze będzie dzisiaj jedna oprócz tego piłkarska analogia, bo każdy ma swoją pozycję, każdy ma swoją rolę, każdy ma swoją odpowiedzialność. Swój talent, umiejętności, coś, co wnosi do drużyny, czego nie wnosi nikt inny. Bóg tak to zaplanował, że każdy jest potrzebny. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, pisze w 7 wersecie: w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. W każdym dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. I dalej pisze, od 26 w 27 wersecie: stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszyscy. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszyscy. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Trzy proste myśli z tej zależności, czy z tego obrazu, jaki daje apostoł Paweł. Po pierwsze, każdy jest obdarowany dla wspólnej korzyści. Nie ma obdarowanych i nieobdarowanych. Nie ma ważnych i nieważnych. Nie ma potrzebnych i niepotrzebnych. Bóg tak to zaplanował, że powołując nas do Kościoła, dla nas miejsce czyni nas potrzebnymi. Muszę wiedzieć, że jestem potrzebny. Nie dlatego, że jestem taki wspaniały, nie dlatego, że jestem taki doskonały i obdarowany i niesamowity, ale dlatego, że inni cierpią z tego, co mam, z tego, co daję. Nawet jak myślę, że tak niewiele. Właściwe spojrzenie na Kościół i właściwe spojrzenie na moje miejsce w nim musi wywołać we mnie taką Bożą potrzebę bycia. Właściwe spojrzenie na Kościół, zrozumienie tego, czym jest Kościół i zrozumienie tego, jaka jest moja obecność, musi wywołać we mnie taką Bożą potrzebę bycia. Takie pragnienie obecności, które Bóg używa dla Jego społeczności. Każdy w Kościele jest obdarowany, po pierwsze. Po drugie, każdy w Kościele jest obdarowany przez Ducha. Więc znów, nie chodzi o wyścig ego, nie chodzi o wyścig naszych ambicji, ale jesteśmy obdarowani przez Ducha. Muszę wiedzieć, jak ważna jest moja obecność, ale z drugiej strony pamiętać, że ona jest ważna nie ze względu na mnie, tylko ze względu na tego, który mnie obdarowuje. Każdy jest obdarowany przez Ducha. Musimy ufać, że nie chodzi tylko o to, jak ja się czuję, ale ufać w to, że rzeczywiście jestem potrzebny. I po trzecie, każdy jest obdarowany inaczej. Dlatego analogia ciała, jaką daje apostoł Paweł, jest taka trafna i obrazowa. Ucho nie jest lepsze od ręki, ani ręka od ucha, ale jedno bez drugiego sobie dobrze nie poradzi. Gdy nie ma mnie, to kogoś brakuje. I podsumowując te trzy myśli, ostatnia dzisiaj analogia piłkarska, przypomina mi się obóz młodzieżowy, na którym byłem wychowawcą. I był mecz uczestnicy kontra wychowawcy. Jedno z większych osiągnięć mojego życia, muszę przyznać. Jak się domyślacie, pewnie moja drużyna wygrała. Wychowawcy byliśmy przerażeni. Oni mieli lepszych zawodników. Nie ma dwóch zdań. Szybszych, zwinniejszych, kondycyjnie nas składli. Baliśmy się. Kilka osób nie chciało grać. Kilku wychowawców. No bo co? No ja jestem kiepski w piłkę. U nas było, dokładnie tyle było wychowawców, ile potrzeba osób na boisku, więc nie było wyboru, kto jest lepszy. Wszyscy muszą grać. Po co ja jestem w tej drużynie? Ja w życiu bramki nie strzeliłem, prawda? Ja nie umiem dobrze grać. Były takie słowa i dyskusje, i dwa dni debaty, i strategii, że chodźcie, grajmy, to spróbujmy, będzie przynajmniej zabawa. Ale były rozmowy, były ustalenia strategiczne, była motywacja. Wyszliśmy i wygraliśmy z o wiele lepszą drużyną. Ponieważ nie tylko każdy z grupy wychowawców wziął udział, był obecny, pojawił się, nawet pomimo tego, że nie wszyscy to czuli, ale po drugie, każdy rozumiał, że ma rolę w drużynie.
pomimo tego, iż nie jestem najlepszym piłkarzem na świecie, ja wiedziałem, jak jest moja rola. Inni z jeszcze mniejszym poczuciem wartości, ja myślę o sobie dosyć pozytywnie, jeśli chodzi o piłkę, ale to jest nie wątpię. Inni, mając o wiele bardziej realistyczne spojrzenie na swoje umiejętności, wiedzieli, że są potrzebni. Wiedzieli, że muszą być z tyłu, z lewy w obronie. Jak on tam będzie sobie leniuchował, to będą padały w ramki. Każdy jest obdarowany dla wspólnej korzyści, każdy jest obdarowany przez Ducha i każdy jest obdarowany inaczej. A więc nie bagatelizuj swojej nieobecności. Bo kiedy jestem nieobecny, brakuje mojego daru. To nie oznacza, że mam oceniać sensowność mojej obecności na podstawie tego, jak bardzo się przydam. Prawda? Po prostu muszę wiedzieć, że się przydam i kropka. Muszę wiedzieć, że to, co ja wnoszę, jest ważne. Może nie od razu. Może później, może nie w widoczny sposób, może w niewidoczny. Może zachęcę kogoś do czegoś dobrego, a może zniechęcę do czegoś złego. Moglibyśmy tworzyć miliardy hipotetycznych sytuacji, w których osoba pozornie niepotrzebna, pozornie nieaktywna, pozornie milcząca ma ogromny wpływ na kogoś. Dlatego, że to nie jest nasza ludzka sprawa. Kto, kiedy, jak jest potrzebny. To jest sprawa Boga, to Duch obdarowuje. Niektórych? Bardzo dobrze, niektórzy słuchają. Każdego. Dlatego nie muszę ja być zawsze przekonany. Wystarczy, że ufam, że to, co Bóg powiedział w swoim słowie, jest prawdą. Wystarczy pamiętać, że kiedy jestem nieobecny, ciało Chrystusa na tym cierpi, traci. I przestać traktować moją obecność lub jej brak lekko. Więc nie bagatelizuj swojej nieobecności i mocno zachęcaj innych do obecności. Myślę, że łatwo przychodzi nam przyjmowanie kogoś nieobecności, prawda? W ogóle rzadko o tym rozmawiamy. To jest, ja myślę, że jest poczucie, że ja często ludzi wypytuję, a gdzie byłeś, a co tam, a dlaczego cię nie ma, a może wpadniesz, a może przyjedź, no weź. Ale ciężko jest ten temat drążyć. Myślę, że niełatwo nam przychodzi pytanie nawet komuś, a już w ogóle pytanie dlaczego. I też myślę, że mamy umiejętność współcześnie zniechęcać innych do tego, żeby nas zachęcali. I zamiast na pytanie, gdzie byłeś, albo dawno cię nie było, odpowiedzieć, ale się cieszę, że się o mnie martwisz, ale fajnie, że się troszczysz, ale miło mi, że mnie zapraszasz, to zazwyczaj mówimy, za przeproszeniem, nie wtykaj swojego nosa w moje sprawy, gościu. Okay? Ja byłem, gdzie byłem i sobie wyjechałem, albo nie było mnie i co. No nie było mnie i co. Możemy zniechęcać innych do tego, żeby nas wspierali w naszej obecności, albo możemy ich do tego zachęcać. I to jest ważne, bo jeśli jestem świadom mojej słabości, jestem świadom tego, jak bardzo potrzebuję Kościoła Jezusa Chrystusa, ja będę zabiegał o to, żeby inni ludzie dookoła czuli jak najwyższy komfort tego, żeby zwrócić mi uwagę, że mnie nie ma. Ale jeśli myślę, że mam wszystko pod kontrolą, jeśli myślę, że sobie radzę, jeśli myślę, że ja mam wszystko ogarnięte, to będę obrażony pytaniem, dlaczego mnie nie ma. Zachęcajmy się do obecności, zachęcajmy się do bycia razem. I na koniec jeszcze dwie myśli krótsze. Gdy nie mam Bożej obecności, to nie potrafię być obecnym w życiu innym. Bez Bożej obecności martwię się i niepokoję o wiele rzeczy. Bez Bożej obecności w moim życiu jestem obecny w wielu miejscach naraz i wciąż mi czegoś brakuje. Szukam tego sensu, szukam tego spełnienia. Jestem niby obecny, ale nieobecny. I zamiast dostrzec sens w spotkaniu tu i teraz, jestem nieobecny, bo gdzieś przewijam Facebooka. Zamiast skupić się na drugiej osobie w rozmowie, jestem nieobecny, myśląc o pracy. Zamiast dać coś od siebie, szukam, co moja obecność przyniesie mi. Dosadnym przykładem takiej krzątającej się osoby jest Marta, siostra Marii. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale czytamy przykład osoby obecnej i nieobecnej, albo raczej osoby, która miała obecność Boga w swoim życiu, dostrzegła ją, zrozumiała i takiej, która tego nie zrozumiała. W Łukasza w 10 rozdziale czytamy od wersetu 38 takie słowa. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię.
Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Marta tymczasem pochłaniała liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. Bo bez Bożej obecności martwię się i niepokoję o wiele rzeczy. Ja potrzebuję doskonałej obecności. Czytamy dalej w 42 wersecie, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Co wybrała Maria? Ona ponad wszystko inne wybrała obecność Jezusa. Dostrzegła, że nie ma niczego ważniejszego niż bycie z Nim. Że Jego obecność nie może być dodatkiem do obecności w moim życiu obowiązków, pracy, relacji. Ona jest najważniejsza, ona musi być najważniejsza, bo to jest jedyna doskonała obecność, jakiej mogę doświadczyć. Podobnie pisze Dawid w Psalmie 21. Panie, król raduje się Twoją mocą, o jak cieszy się Twoim zwycięstwem. W drugim wersecie, dalej w 7. Może on zawsze liczyć na Twoje błogosławieństwo. Dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia. Ja potrzebuję doskonałej obecności Boga. Dlatego Bóg, okazując największą miłość, przychodzi do nas. I gdy nas ratuje, to obiecuje, że jest z nami i że nic nas nie oddzieli od tej miłości, którą mamy w Chrystusie. Bóg przecież obiecał: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan moim wsparciem, nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Nie pieniądze, nie posiadanie żadnej rzeczy, nie ludzie, ale Boża obecność daje prawdziwe szczęście. I mając Bożą obecność, jestem w stanie być dla innych. Świat zmaga się z brakiem relacji, z nieobecnością, z byciem razem, ale byciem obok. Cierpią na tym rodziny, małżeństwa, przyjaźnie, całe społeczeństwo. Ale aby być dla innych, ja potrzebuję Bożej obecności. Potrzebuję zrozumieć najwspanialszą rzecz, jakiej mogę doświadczyć. To, o czym pisze Paweł właśnie w jednym z najwspanialszych, najwynioślejszych rozdziałów tego pisma, w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Muszę zwrócić się do Chrystusa. Do tego, który na krzyżu był gotów doświadczyć najstraszniejszej nieobecności po to, żebym ja mógł się cieszyć Bożą obecnością na wieki. I mając obecność Boga w moim życiu, będę potrafił, będę pragnął być obecny dla innych. Nie będę w relacjach szukał czegoś dla siebie, bo ja mam wszystko w Nim. I to, co mam od Niego, mam z łaski, będę chciał to dać. I zawsze, gdy ta obecność przychodzi mi z trudem, gdy bycie z innymi przychodzi mi z trudem, to nie mam się zmusić, ale mam wrócić do podstaw. Do tego, który jest obecny w moim życiu. Do tego, który dał wszystko, żeby być ze mną. I ostatnią myśl dzisiaj. Być Kościołem to być obecnym. Czytamy w Dziejach, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Później, po wylaniu Ducha Świętego, w Dziejach, w drugim rozdziale, w 46 wersecie, codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Czy kocham Kościół Jezusa Chrystusa? Kościół jako całość, ale też Kościół lokalny, poszczególne osoby, każdego z imienia. Nie mówmy tak oczywiście, ale zróbmy sobie bilans, ile spędzam czasu na bycie z Kościołem. W tygodniu, w miesiącu ostatnim, może w półroczu ostatnim. Jak się czuję, gdy opuszczam jakieś wspólne spotkania? Z jakim nastawieniem przychodzę, żeby na jakimś spotkaniu być? Znów. Nie chodzi o to, żeby się zmusić do robienia czegoś dobrego, religijnego. Chodzi o miłość do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ta miłość będzie wypływała, z tego, gdy będę coraz mocniej Go znał, coraz mocniej widział Jego plan dla Kościoła i moje miejsce w Nim.
Czy rozumiem, że tu nie chodzi o mnie, ale o dbanie o innych? Czy rozumiem, że to, co mam, chodzi od Boga, który mówi, dziel się tym, bądź dla innych, żyj z innymi. Więc bycie Kościołem to bycie obecnym. Nie mogę tych dwóch rzeczy oddzielić. Nie ma członkostwa w Kościele bez obecności. Nie może być członkiem w Poznaniu ktoś, kto mieszka i żyje w Warszawie. Nie może być ktoś, kto czasem coś obejrzy na YouTubie, czy wyśle maila. To nie jest obecność, o jakiej mówimy, gdy patrzymy na Nowy Testament. I to nie jest mój wymysł, to jest plan dla Kościoła, jaki jasno daje Jezus Chrystus. Podsumowując, gdy zostałem pokochany przez Boga, innymi słowy, gdy On jest obecny w moim życiu, to pokocham Jego Kościół. To pokocham ludzi, których On razem ze mną włączył do swojej rodziny. A gdy pokocham, to będę chciał być obecny. Bo wiem, że do tego jestem powołany, do tego jestem obdarowany, do tego jestem przygotowany. Jestem potrzebny innym i inni są potrzebni. A więc spójrz na swoje serce, na swoje nastawienie. Spójrz na powody nieobecności, ale też spójrz na to, co popycha cię do obecności. Ale też bądź wsparciem dla innych. Nie bój się rozmawiać. Nie bój się pytać, dlaczego. Łatwiej jest nie mówić nic, na pewno. Łatwiej jest założyć z góry. No, nie przyszedł, bo mu się nie chciało. Jak mogę praktycznie być bardziej obecny? Jak mogę kogoś zaprosić, albo się wprosić? Przesunąć swoje plany i być na wspólnym wrześniowym wyjeździe. Przypominam dzisiaj, dla tych, którzy są tutaj na żywo, cena jest do końca dnia najniższa. Jak mogę być od początku do końca naszych spotkań? Jak mogę traktować spotkania członkowskie, organizacyjne, wyjazdy priorytetowo? Jak mogę być? Apostoł Paweł, ten fragment chcę przeczytać już i zakończyć, pisze do kościoła w Rzymie, w którym nigdy nie był. Tylko słyszał z doniesień o ich wierze. I pisze im w pierwszym rozdziale listu do Rzymian od 8 wersetu. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie. Bóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie was wspominam. W moich modlitwach zawsze proszę, aby za przyzwoleniem Boga udało mi się was wreszcie odwiedzić. Pragnę was zobaczyć, aby dać wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was, a dokładnie rzecz biorąc razem z wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze, waszej i mojej. Modlę się o to, żebym ja miał takie pragnienie obecności w życiu lokalnego Kościoła, abyśmy wszyscy je mieli zgodnie z tym, co Bóg dla swojego Kościoła zaplanował i przygotował.